find like people that are new to them. Na przełomie roku w gimnazjum nr 1 została wdrożona szkolna platforma edukacyjna, która w pełni realizuje zadania stawiane przed polskim szkolnictwem w zakresie spełniania europejskich standardów kształcenia. To profesjonalne narzędzie służy do zarządzania i wspomagania procesu kształcenia poprzez wykorzystywanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych oraz psychologii i pedagogiki medialnej. Dyrektor szkoły Anita Plumińska-Mieloch zaznacza, że wraz z wprowadzeniem nowego systemu uczniowie mogą korzystać z umieszczonych przez nauczycieli prezentacji multimedialnych, filmów, wirtualnych lekcji oraz ankiet. Bez trudu, bo zaledwie jednym kliknięciem myszki nieobecni na lekcjach uczniowie nadrobią zaległości powstałe wskutek absencji. Wiemy, że w szkole powstała platforma edukacyjna. Co to jest? Jest to nowy sposób nauczania przygotowany do stosowania nowoczesnych technologii, technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Dzieci logują się przez internet, mogą korzystać z zamieszczonych tam prezentacji, które dotyczą lekcji, ankiet, zadań domowych, testów i mamy nadzieję, że dzięki temu po prostu z jednej strony lekcje będą atrakcyjniejsze, ponieważ nauczyciele umieszczają na platformie te prezentacje, które wykorzystują po prostu na lekcji. Z drugiej strony uczniowie, którzy są słabsi, mają w tym momencie szansę na powtórzenie materiału, na to, żeby lepiej przygotować się do zajęć. Ponoć przez tą platformę również można odrabiać zadania domowe. Jest to możliwe. Nauczyciele wysyłają zadania domowe na platformę. Uczniowie mogą na nią odpisywać i dzięki temu nauczyciel dostaje bezpośrednio pracę do siebie na komputer. Platformę chwalą zarówno nauczyciele, jak i sami uczniowie. Każdy z uczniów otrzymał bowiem login i hasło do systemu, który zapewnia mu dostęp do materiałów zamieszczonych na platformie. Dla uczniów to znakomity sposób na uzupełnienie i pogłębienie wiedzy. System umożliwia pogłębioną diagnozę oraz systematyczny monitoring frekwencji i postępów w nauce uczniów oraz pozwala na stały kontakt rodziców z nauczycielami. Czy platforma edukacyjna pomaga Państwu w pracy dydaktycznej? Na pewno i stanowi udogodnienie, zwłaszcza jeżeli chodzi o testy powtórzeniowe, na przykład dla klas trzecich. Nie muszę drukować, zadaję test na platformie, uczniowie mają określony czas na wykonanie testu, logują się tylko raz na ten test, nie mają możliwości przejrzenia tego testu ponownie, czyli jak gdyby tego naszego popularnego ściągania, co notorycznie odbywało się na przykład, jeżeli dostawali test papierowy. Jest to też jakieś ułatwienie w naszej pracy, dlatego że nie muszę przychodzić z pendrive'em do szkoły, w domu wgrywam sobie na przykład lekcje, wgrywam sobie prezentacje czy jakieś ciekawe zdjęcia i robię to od razu tutaj logując się na platformę w klasie. Powiedz mi proszę, czy platforma edukacyjna jest potrzebna? Tak, ponieważ potrafimy się dzięki niej przygotować do sprawdzianów, różnych testów, albo na przykład jeśli kogoś nie było na lekcjach, to są lekcje na platformie, wszystkie zadania domowe, wszystko jest, no. A często korzystasz z tej platformy? Tak, codziennie wchodzę, sprawdzam na przykład na czacie klasowym, czy ktoś coś napisał, może być jakaś praca dodatkowa na szóstkę albo na plusy. Powiedz mi, czy platforma edukacyjna jest w ogóle potrzebna i czy często z niej korzystasz? No, korzystam z niej w miarę często, nie wchodzę codziennie, co kilka dni, ale mogę sprawdzić, co będzie na lekcjach, co było, się przygotować na lekcje i tym podobne rzeczy. I nie możecie uciekać z lekcji, tak? Bo wychowawczyni już wszystko wie od razu? Tak, to w nieobecności są za was w internecie. Od 2 lat w Lubońskim Gimnazjum nr 1 funkcjonuje dziennik elektroniczny, księga zarządzeń, natomiast tradycyjna tablica ogłoszeń została zastąpiona elektronicznym obiegiem dokumentów. Prowadzony odręcznie protokolarz także został zamieniony na elektroniczny. Izabela Chodorowska, elubońpl.